Tomek, gratulacje. Witamy przede wszystkim w Kaliszu. Wejście Smoka, debiut i bramka na wagę 3 punktów, bardzo ważnych 3 punktów dla Kalisza. Zgadza się. No, cieszę się, że mogłem pomóc drużynie. Po to tu przyszedłem, żeby pomóc. Trenuję już około 2 tygodni, przygotowuję się z drużyną i cieszę się, że mogłem pomóc w tym meczu chłopakom zdobyć 3 punkty. Twoje doświadczenie dzisiaj było cenne na boisku. Jakbyś mógł powiedzieć i ocenić drugą połowę, cały mecz w wykonaniu KKS-u? Ogólnie myślę, że to był niezły mecz. Mieliśmy przewagę w grze, mieliśmy więcej z gry, ale niestety głupia bramka stracona w stałym fragmencie. Ta liga jest troszkę taka specyficzna, bo z liga jednej pierwszej bramki, można powiedzieć, i po tej pierwszej bramce się ciężko grało. Drużyny ustawiają się bardzo defensywnie, tak jak było teraz właśnie, więc no, tutaj to trzeba poprawić skuteczność i na pewno będzie dobrze. Mogliśmy ten mecz skończyć o wiele wcześniej i powinniśmy skończyć ten mecz o wiele wcześniej, nie byłoby takiej nerwówki, a aczkolwiek cieszy, że ta bramka zdobyta była, pokazaliśmy dużą determinację. Powiedz jeszcze krótko o twojej aklimatyzacji w Kaliszu. Jak w ogóle podoba się tobie miasto, drużyna, czy już integracja z zespołem nastąpiła? Jestem tu krótko, aczkolwiek intensywnie, bo około 2 tygodni i trenowałem 2 razy dziennie, więc ten czas był intensywny, nie miałem czasu nawet zapoznać się tutaj z miastem. Drużyna jest bardzo fajna, bardzo fajni koledzy, więc bardzo dobrze mnie przyjęli. Z niektórym się znałem z boiska, także tutaj nie było problemu. Nigdy nie miałem problemów z tym, żeby wejść do nowej szatni, tutaj też nie było, więc mam nadzieję, że będzie dobrze i będę pomagał drużynie. Jeszcze krótko tylko powiedz, bo jesteś doświadczony na boiskach Ekstraklasy, pierwszej ligi. Jak oceniasz w ogóle drugą ligową rozgrywki? Czy już masz jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat? No ciężko na razie powiedzieć po jednym meczu, tak szczerze powiedziawszy nie śledziłem wcześniej tej ligi, więc nie chcę się teraz wypowiadać. Na pewno jest to liga, w której trzeba pokazać dużą determinację, trzeba być skoncentrowanym i walczyć i to wystarczy. Mamy dobrą drużynę, uważam, że możemy wygrać z każdym i z takim nastawieniem trzeba w następnych meczach wychodzić.